Słuchajcie, Stefaniczek ostatnio się nauczył ganiać ptaki, a ptaków się tutaj zebrało bardzo dużo. Jest on w niebo wzięty i trochę właśnie je ganią, ale ja się boję, bo to są takie wielkie kruki czy coś. Słuchajcie, ogromne są. Jeden jakby go zaatakował, ja myślę, że mógłbym mu tam krzywdę zrobić takim to wszystko. Porwać może nie, ale no one mają takie dzioby wielkie. Stefaniczku, ile ptaków? On tak na początku wypatruje, a później biegnie za nimi. Słuchajcie, moi mili, w tej świątecznej atmosferze. Pamiętacie, ostatnio Wam pokazywałam, jak robiłam ciasteczka, właśnie te brownie i ja dodawałam do nich białą czekoladę. Tym razem postanowiłam, że zrobię je znowu, bo uważam, że były bardzo dobre, tylko były po prostu za słodkie. W sensie ja uwielbiam słodkie, ale to już była naprawdę przesada, bo to samo w sobie jest słodkie, jak się doda 150 gramów cukru. To Wam szybko powiem, 150 gramów cukru, 85 gramów mąki, 250 gramów czekolady gorzkiej, pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki soli, a i roztapiamy czekoladę z 50 gramami masła. I zapamiętałam wszystkie składniki, ja pierniczę, tego z niczego nie czytałam, słuchajcie. No i to jest ta baza. No i do tego w tym momencie, jak już to wszystko Wam pomieszamy, to możemy dodać sobie czekoladę. Ja wtedy dodałam białą, a teraz stwierdziłam, że nie, zrobimy same takie brownie, ciasteczka brownie. No i tyle, więc zaraz będziemy je piecać, jeszcze muszę dobrze wymieszać, bo tutaj widzicie, ta mąka się trochę osiadła, to jest taka konsystencja. Tym razem składniki mi się nie popieprzyły, bo ostatnio dodałam za dużo mąki, bo mi się waga jakby trzymałam ją na czymś i mi dobrze nie ważyła, więc zobaczymy, jak je wyjdą. Je pieczymy 12 minut na 150 stopniach, żeby i one się na początku wydają takie miękkie, jakby były niedopieczone, ale trzeba zostawić i one po kilku minutach stwardnieją, będą idealne. Zobaczymy, chciałabym, żeby mi wyszła tym razem taka skórka złocista, wiecie o co chodzi, takie mega. Mi ciągle przynosi szczurka, żebym mu rzucała i mi też kapcia atakuje. Zobaczcie, wyrwał mi tu pompon, nie widać, ale on jest taki wyrwany trochę. I ogólnie często z tych ciasteczek Wam powiem, że to jest bardzo spoko przepis, bo bardzo mało brudzimy naczyń, ja nie lubię, jak brudzimy dużo. I tak, tutaj w tym kubku rozpuszczałam tą czekoladę w mikrofali, więc tak naprawdę nie potrzebujemy brudzić żadnego garnka i to od razu można włożyć do zmywarki, czy od razu umyć, póki ciepłe, to się łatwo umyje. To jedna miska jest tak naprawdę nam potrzebna. No i nie potrzebujemy miksera. I to jest, uważam, mega duży plus, bo większość ciasteczek potrzebuje miksera, bo właśnie tą czekoladę, wiecie, jak rozpuszczamy w garnku, jest bez sensu, a jak sobie rozpuścicie w mikrofali, tylko w mikrofali trzeba bardzo uważać, żeby nie spalić. Ale jak z masłem, to ciężko spalić. Słuchajcie, nasze ciasteczka wyszły świetnie. Uwaga, spójrzcie na nie. Wyglądają i ogólnie są mega mięciutkie, tak jakby one jeszcze nie były dopieczone. Cicho! Ale mają złocistą skórkę. Złocistą. Ja nie mogę, są piękne. One powinny teraz kilka minut odstać, bo takich to się praktycznie nie da jeść. Wyobraźcie sobie z mleczkiem te ciasteczka, że to jest coś wspaniałego. Coś wspaniałego po prostu. Ten wyszedł tak, że widzicie, ma tą skórkę taką i takie chyba powinny być. Te wydaje mi się, że były za krótko, bo to są takie, gdzie jest więcej masy. Ale ja lubię zakalce, więc spoko. A ten to w ogóle już była, widzicie, końcówka masy, więc wygląda trochę jak kupa. No, ale trudno. Słuchajcie, Boże! Stanowisko jest tragiczne. Jestem u mojego chłopaka w pokoju i no niestety kolor ścian niby tutaj fituje. Ale wybaczcie za to, jaki ładny kalendarz adwentowy zrobiłam, więc on będzie w tle. Stefan mi ukradł kluczyk i teraz to z krzesła, zobaczcie, go skrzypi. Nie mogę, masakra. Patrzcie w ogóle, to są ciasteczka, które robiłam wczoraj. Te brownie i zobaczcie, jaką one teraz mają konsystencję, taką ja mega, taką lubię. Że no, nie rozpływają się w środku, no ale ciężko, że się rozpływały. Są takie miękkie, takie mokre i do tego mam mleczko, więc fajnie. Wróciłam właśnie z zakupów Black Friday. Ogólnie nie planowałam jakoś mega dużo kupować, miałam tylko kilka takich rzeczy, które chciałam kupić. W ogóle Jezu, jak ja tragicznie wyglądam, te włosy mam tak spięte, gęba już masakra. Ale chciałam Wam od razu tak z bomby nagrać haul, jak to ja mam w zwyczaju. Kilka różnych rzeczy mam, to nie są jakieś wielkie zakupy, no ale kilka stów również wydałam, więc pokażę Wam, coś tam jest. O, nagrywa się dalej. Czy na Black Friday kilka rzeczy skorzystałam rzeczywiście z promocji tych, ale kilka też nie. W ogóle to światło też jest tragiczne, ale to jest jakaś lampka. No sorry, a telefon sobie wcisnęłam między klawisze klawiatury. Mogę być takim gamerem. Takie stanowisko. Dobra, nieważne. Pokazuję Wam powoli, tylko Stefanowi zabiorę kluczyki. Więc od czego by tutaj zacząć? Tutaj mam jakieś rzeczy w torbie i powiem Wam w ogóle, że ile... w to krzesło. Ile ja dzisiaj kilogramów się nanosiłam, to Wy sobie po prostu tego nie wyobrażacie. Oszą. Ostatni sklep, do którego weszłam, ale pokażę Wam to pierwsze, to jest Buldak. I kupiłam też Doritosy. Już je trochę zjadłam, bo wracałam, byłam tak cholernie głodna, że masakra. A jeszcze wracałam zrobić spacer z Joliną i dopiero tu. I ogólnie powiem Wam, że był skam na te Doritosy, bo to jest duża paka, no nie? I było, że 5 coś kosztują. No to...
ja biorę i w ogóle, a wiecie co się okazało, że oni oszukali, że chyba w systemie mi się nie wbiła ta promocja, ewidentnie na cenie było, w sensie taki ten, i normalnie szczerze bym się kłóciła, bo to jest prawo konsumenta, tak? Jeżeli jest podpisany w danej cenie, to wy to możecie kupić za tą cenę, no ale niestety tutaj już nie ja się tak śpieszyłam, taka byłam obolała, już ile ja nosiłam dzisiaj, to plecy już mi odpadają, bo po jednej stronie, po drugiej tą torbę cały czas, no to stwierdziłam, że już po prostu o te złoty 50 czy 2 złote nie będę się już kłócić, ale gdybym kupiła więcej paczek, bym się kłóciła, na pewno, więc tak, no ja uważam, że dla samego faktu, wiecie, trzeba. Szczotka okrągła, nie mam pojęcia, nie znam się na tych szczotkach, wzięłam taką jedną z tych tańszych i też w miarę miękką, bo były takie same, takie wiecie, twarde, druciana, ta jest, znaczy jest druciana, ale ma zakończone końcóweczki tym kuleczkami takimi, więc nie powinna aż tak drażnić, no i jest w miarę jednak miękka, ale ogólnie no to nie mam pojęcia, chodzi mi o to, że ja mam teraz tak obcięte włosy, teraz wam pokażę, że tu mam takie trochę pocieniowane i je fajnie jest je sobie ułożyć. Nie miałam takiej szczotki, jakieś takie mega stare, ale one się nigdy nie nadawały, więc taką po prostu kupiłam. Wydaje mi się, że taka podstawowa rzecz, której po prostu nie miałam. Nie nauszniki, tylko rękawiczki w Primarku. I ogólnie byłam w Primarku i chyba byłam tam z prawie godzinę i szukałam nauszników. Chodziłam w jedną, drugą szukałam nauszników. Tylko że ja miałam w głowie, że szukam białych nauszników i później koleżanki się zapytałam i ona mi mówiła, że są tam nauszniki i mi rzeczywiście powiedziała, ja spojrzałam i rzeczywiście były, tylko że były czarne, a ja szukałam białych, ale stwierdziłam, czarne też wezmę, może i nawet lepiej, ja po prostu sobie w głowie zakodowałam białe, tylko że je założyłam, dobrze, że je przymierzyłam, bo ja już nie miałam kupić, przymierzyłam je i tak wielkie, te druty tutaj jakieś powyginane, takie wielkie, okropnie wyglądały, więc ich nie wzięłam ostatecznie, ale zaraz wam powiem, czemu nie ma tego złego, bo dla mnie nauszniki to był must have, ale coś kupiłam, to już nie są mi potrzebne, a rękawiczki po to, bo ja ogólnie nie noszę rękawiczek, bo ja rzadko kiedy chodzę poza samochodem, a jak już tu mam ręce w kieszeni i one mi tam się najbardziej ocieplają, uważam, że takie rękawiczki też nie ocieplają jakoś bardzo, ale są urocze i mam je do samochodu, bo mi rano, kiedy jadę samochodem, jest bardzo zimno w dłonie i nie mam jakich, wiecie, ogrzeć, bo jeszcze często grzanie nie działa. Ale niestety mi się wtedy ślizga bardzo kierownica, ale trudno. Tutaj mamy... fajnie, obfituje do tej ściany. To jest emulsja nawilżająca, nie do mycia, nie widać, bo to jest tak tragiczne warunki do nagrywania, no sorry za to. To jest emulsja, wiecie, ten taki krem jakby. To jest do twarzy, do ciała i ja bardzo podobny, można powiedzieć, konkurencyjny produkt używałam zawsze do tej pory. Z CeraVe. Aha, on rozwala rolkę papieru toaletowego, czekajcie. I również, słuchajcie, z CeraVe miałam ją kupić, ale jak zobaczyłam, jaka jest różnica, to było chyba na jakiejś promocji w Superfarm, za prawie 60, niecałe 60 zł, 50 coś to kupiłam, no załóżmy 60 nawet już w zaokrągleniu, no to 60 zł, a tamto kosztowało ponad 100, a CeraVe miało chyba 450 ml, a to ma 500, więc to się bardziej opłaca i to o wiele. A to była jakaś promocja, bo już w Hebe było za 90 coś, więc akurat dobrze trafiłam. Nie, mówię wam, nie wiem, pewnie jak zobaczycie, to już tego nie będzie na promocji, ale może jednak jeszcze będzie. W ogóle sorry, bo ja gadam tak nieskładnie zdania, ale ja jestem tak zmęczona, pewnie to, że już nie myślę, co ja mówię. Więc myślę, że i tak będzie fajna i mi starczy. Ja uważam, że na noc to nie jest dobre nawilżenie, bo jest zbyt lekkie, ale na dzień jak najbardziej. Okej, widzę, że mój chłopak sobie nakupił jakieś szampony, no. Plus za to, że nie Head & Shoulders. Ja pierniczę, nie dość, że już prawie nie mam baterii, to jeszcze nie mam pamięci i musiałam usuwać jakieś filmiki, ale tylko kilka minut, więc muszę się sprężać. Nie mam jak ustawić tego telefonu, no ja nie mogę, w klawiaturę mi coś nie wchodzi. O, dobra, teraz ustawiłam. Więc tak, teraz kolejna rzecz, Hebe właśnie u mnie zakupy. Nie wiem, czy ten telefon... Postanowiłam, że... Od następnego paznokcie, bo ja sobie robię tak, że ogólnie przedłużam, teraz mam bardzo króciutkie, co prawda, ale jak przedłużam, to robię sobie, no albo na formach takich, wiecie, papierowych, ale dla mnie to jest za dużo dłubania. Jestem w stanie finalnie zrobić może i w miarę akceptowalny kształt, ale dla mnie to jest za duża strata czasu. I ostatnio zaczęłam robić na tych takich tipsach, wiecie, które się przykleja na samo koniuszek paznokcia i po prostu na to budowa żelem. Ale to też zajmuje sporo czasu, w sensie o wiele mniej, ale i tak sporo. I pomyślałam, że stestuję te formy górne. W sensie stestuję. Ja je już używałam w Stanach, ale ja tam miałam za słabe produkty i się do tego nie przykładałam i to mi słabo wychodziło. Ale ogólnie dużo moich koleżanek tego używa. Uważam, że jest to fajne, bo osiągamy od razu super kształt i tam lekko możemy podpiłować i jest idealnie. I wtedy możemy sobie rzeczywiście dużo więcej czasu na te zdobienia. A ja zawsze jak zrobię już formę, to już nie mam w ogóle czasu i chęci na żadne zdobienia. A chciałabym sobie świąteczne, fajne, długie paznokcie zrobić. Takie, marzą mi się takie świąteczne migdały, no albo może nie, albo po prostu takie długie, świąteczne.
zimowe. No i to są te formy do akrylożelu z MES. I akurat takie były w Hebe, nie pamiętam, one nie były takie tanie, ja je mogłam zamówić przez internet, jakbym wiedziała, że nie kupię klipsów, bo jeszcze no to trzeba mieć takie klipsy. Przeszukałam wszystkie sklepy i wiedziałabym, że ich nie kupię, tych klipsów, to bym tego też nie kupowała, tylko obydwie rzeczy zamówiłam, na przykład na Shainie, czy nie wiem, na jakimś Timu, czy na AliExpress, gdziekolwiek. No ale niestety już trudno, przepłaciłam za to, ale no firma ta jest nawet spoko. I to jest, wiecie, wielorazowa, więc to jest, już stwierdziłam, mogę wydać więcej. No i właśnie nie mogłam też znaleźć tylko takiego, ja nawet nie wiem, jak to się nazywa, ala cleaner do akrylożelu. Akrylożele mam, ale kupiłam. Kupiłam, słuchajcie, o ten mi porwał. Kupiłam akryożel właśnie w Hebe z Claresy. Nie mam pojęcia, czy on jest spoko, czy nie, ale wziąłam kolor latte i uważam, że jest ładny, bo sobie zajrzałam. I jest naprawdę ładny, no ale kupiłam to, co zajrzałam, więc spoko, taki delikatny różowy. I właśnie, nie wiem, w sumie, nie, no tak, on jest fajny i ja bym sobie z nim inne te świąteczne pasy zrobiła. To by było mega. Ja mam jakieś akryożele, ale one są chyba jakieś słabych firm, no ale nie wiem. W każdym razie, fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że mi wyjdą te pazy. To jest wiadomo też wprawa, ale ja już lekką wprawę w paznokciach lekką mam. Nie powiem, że jakoś super, ale ten. Więc myślę, że żeby, wiecie, ogarnąć nową metodę, to też nie będzie tak tragicznie, jak od zera to robiłam kiedyś. Tylko te klipsy właśnie muszę kupić. Wydaje mi się, że ja mam w domu. Albo ich zostawiłam właśnie w Stanach. Mogłam zostawić, ja chyba cały zestaw zostawiłam niestety tych rzeczy. Czy mamy kilka paznokciowych rzeczy w ogóle przyłożone do tej torby, bo nam się rozwaliła ta papierowa. A nie, no paznokciowych sobie mamy jedną. Top. Top ostatnio zwróciłam uwagę, że jednak ma duże znaczenie. I ja używałam jakichś takich słabych tych topów i to było widać po kilku dniach. Właściwie te paznokcie już nie wyglądały odpowiednio. Więc kupiłam, słuchajcie, z Claresy. I to się nazywa Top Diamond. I ja myślałam, że to będą jakieś małe takie diamenciki czy coś, a on po prostu tak się ładnie błyszczy, w sensie, ale widzicie, on nie ma żadnych drobinek, on nic nie ma. On jest po prostu taki, ma być taki ładny, więc super, jeżeli będzie fajny, to mega fajnie. I ja go kupiłam na tą markę, po prostu, że wiecie, to kupuję, a to mam za złotówkę. No niestety to było droższe, bo to chyba 4 dychy prawie kosztowało, to miałam za złotówkę. No ale dobra, no i tak lepszy ryc niż nic, tak, taka promocja. I tutaj jeszcze dwa tusze. Stwierdziłam, że no tusze, ja teraz nie przytuszam, że ja mam tusz. Mam dużo ich niby jeszcze, ale no trudno. O kurna, jasna. To są dwa, a nie, to są te same UFO, myślałam, że dwa inne wzięłam. No, to są takie, żulowa mi ostatnio go poleciła i teraz go nawet mam, tylko że teraz już prawie nie mam, bo mi przekładałam bluzki wiele razy i już nie mam tuszu. Ale są ogólnie fajne, fajne są te tusze, naprawdę ładnie wydłużają. No i teraz ubrania, uwaga, uwaga. Kurtka, słuchajcie, ja mam moją kurtkę z jakichś 2 lat zimową. Ja ogólnie w kurtkach takich zimowych mało chodzę. I mało chodziłam, dlatego że jeżdżę autem prawie wszędzie. I po prostu mi się nie opłaca zakładać takiej kurtki, żebym ja się siedziała, tak wiecie, w takiej kurtce. Tylko zakładam sobie taką lżejszą, jakąś bluzę, kurtkę, coś takiego. I po prostu przechodzę z auta, gdzie ten, i to nie ma problemu. A nawet czasem w krótkim rękach. Nie mogę, znowu musiałam pousuwać kilka rzeczy. I jeszcze muszę opublikować niedługo w tej pracy, a mi się zaraz telefon ładuje. No ogólnie, co ja mówiłam o kurtce. Jednak postanowiłam, że znaczy tak, mam kurtkę zimową, ja sobie wymieniam tak co 2 lata w sumie, no mówię, nie mam jakiegoś parcia wielkiego i doszłam do wniosku, że czarna jest najlepsza, miałam kiedyś taką musztardową, była super ciepła i w ogóle, ale no obiektywnie nie pasowała do wszystkiego, mnie to wkurzało. No i właśnie stwierdziłam, że czarna jest spoko, tylko że moja kurtka czarna była ciepła, była spoko, fajnie wyglądała, tylko że niestety nie miała kaptura. Nie mam, no mam ją dalej, tą kurtkę. I to jest bardzo duży minus, zwłaszcza kiedy ja mam chore zatoki. I ja po prostu mam duży problem. Czekajcie. I mnie te zatoki strasznie bolą, kiedy nie mam tylko przez chwilę czapki. A wiadomo, że na, wiecie, chodzi mi o to, że fajnie jest mieć kaptur na spacer z psem czy coś. Fajnie jest mieć po prostu kaptur. No i to mi przeszkadzało w tej kurtce i pomyślałam, że jeżeli dzisiaj na Black Friday znajdę w jakąś spoko cenie właśnie z kapturem, to ją po prostu kupię, bo i tak w tym roku nie kupowałam kurtki zimowej, więc okej. Okay. A tamtą albo dam którejś z sióstr, albo sprzedam na Vinted na przykład, bo uważam, że jest bardzo fajna, ale no nie ma tego kaptura. I słuchajcie, znalazłam w Zarze. Znalazłam 2. W ogóle fajne mi się podobają mega takie ale kożuszki, wiecie. No ale one tak, nie wiem, że tu są dosyć odkryte, nie mają kaptura, więc fajne, ale po prostu no bez sensu dla mnie. No i tak, mam, uwaga, ja cenię sobie przede wszystkim wygodę, właśnie ciepło i tak dalej, żeby one były praktyczne, te kurtki. I znalazłam jedną taką spoko, ale później znalazłam drugą, cieplejszą jeszcze, tak mi się wydaje. A zimowa to ma być najcieplejsza, jaka może być. Bo mi jest wszędzie gorąco, ale jak już mam mieć kurtkę zimową, to niech będzie serio zimowa. I znalazłam lepszą, mam wrażenie, tylko że niestety nie było M-ki.
i wzięłam L-kę. I ta kurtka jest obiektywnie na mnie za duża. No jest, trudno, jest czarna, ale no stwierdziłam, lepsze za duże niż za mała. Zmieszczę bluzę, będzie wygodnie. Będę wyglądała trochę jak w worku, trudno, ale ja często w kurtce zimowej nie chodzę, tak jak powiedziałam. Ma kaptur i ma ciepły nawet ten kaptur. Ma, zobaczcie, takie jakby pod szyją tutaj, widzicie, też, i to też jest bardzo ważne dla mnie. Normalnie ekspres kieszenie ma, słuchajcie, takie milutkie i cieplutkie, więc nie trzeba tak naprawdę nosić rękawiczek. Zobaczcie, to jest Polarek i uwielbiam takie kieszenie, bo ja na spacerze czasem po prostu składam ręce do kieszeni, smycz trzymam w kieszeni i tyle. Nie jest ona długa, ja nie lubię za długich kurtek, bo mi się po prostu nie podobają, chociaż są cieplejsze. Jest tutaj w razie czego ściągana, więc no może nie będzie aż tak tragicznie ta Elka wyglądała. Zaraz jeszcze sobie zobaczę i słuchajcie, była za 150 zł. A na metce jest napisane, że ona jest do minus 20 stopni Celsjusza, rozumiecie to? I jest jeszcze przeciwna na wiatr, w sensie, no wiecie o co chodzi, wiatroodporna. No kurde, za 150 zł, ona właśnie, to była promocja Black Friday, 40%, więc ona jest przeceniona z 250. Mega tanio jak na taką kurtkę, naprawdę. Z Zary. No i ona ma jeszcze, jeśli chodzi o rękawy, to ma takie coś. No nie, to mi akurat jakoś tam obojętnie, ale w sumie spoko, bo nie będzie podwiewało. Naprawdę ta kurtka jest spoko. Przymierzę ją. Mówię, ona jest na mnie właśnie za duża, ale w sumie dzięki temu będę mogła wchrzanić pod nią jakąś taką bluzę, wiecie. Czarna. Aha, i były jeszcze, i kolor chyba był tego modelu akurat tylko taki jasny, beżowy i był bardzo ładny, ale no by się pobrudził od razu. Czarne się brudzą od podkładu czy od korektora, ale bez przesady. No i teraz tak, zapnę ją. Nie no, uważam, że... O Jezu, się wystraszyłam, że nie ma ekspresu, ale ma. Uważam, że jest spoko. To jak coś, to są papiery, więc to można zdjąć. Ona nie ma takiego designu. I tyle. Zobaczcie, jak można ją tu fajnie sobie zapiąć pod szyję. Kapturek jest taki fajny. Nie no, mega spoko, w sensie, nie no, ej, teraz powiem wam, że nie wygląda na jakąś bardzo za dużą, w sensie jest duża, ale jak na to, że to jest L-ka, no może jestem już taka gruba trochę, kurde, możliwe. Dobra, jest, to krzesło jest okropne, okropne jest po prostu krzesło, a ta kurtka jest super. Nie no, fajnie, naprawdę cieszę się, 150 zł to nie ma porównania, ja tamtą chyba kupowałam za 200 w wersce, w moją poprzednią, no i jest fajna, ale no, nie ma porównania w ogóle. I mam jeszcze jedną rzecz z Zary. Wszystko rozwala Stefan. Pokażcie to diablo. Patrzcie na to diablisko niedobre. Trochę mu podcięłam znowu przy oczkach, ale i tak jest zarośnięty misiu. I idzie do fryzjera, niedługo idzie. Z gęby mu w ogóle teraz wali ostatnio, bo ząbki mu się wyżynają. I czytałam, że to jest totalnie normalne, że właśnie w okolicach tego wieku po prostu pieskom z gęby bardziej wali. Nie, mam jeszcze dwie rzeczy ubraniowe, więc tak, spodnie garniturowe. Szukałam już od jakiegoś czasu, bo jest to coś, co jest eleganckie, to można założyć w miarę elegancko, w sensie elegancko. Mam na myśli nie dres, tak, no to już jest dla mnie elegancki level. Ale nie mogłam znaleźć, bo tak, słuchajcie. W Pull&Bearze jeden rozmiar był na mnie za mały, drugi był za duży, więc byłam pomiędzy, w masakrę, a tutaj 38 aż w wersji. Ja normalnie tutaj nie mam takiego rozmiaru, ja jestem w szoku, chociaż może, kurna, może mam w nogach, nie wiem, nie wiem. No trudno, stwierdziłam, że to jest MK inaczej. W beczce zawsze mam w sumie 38. To jest spodnie, co mam, to też jest 38 i to też są z beczki, to są takie cargo. A na przykład właśnie w Pull&Bearze bardziej 36 mi podpasował, ale był znowu taki na styk, że okej, wyglądał, ale ja się czułam, że trochę jest mi niewygodnie po prostu. A te są takie idealne, mam wrażenie. I one też fajnie opinają talię. Te w Pull&Bearze nie opinały. I zwykłe czarne spodnie nie były, co prawda, dzisiaj na promocji Black Friday'owej, no ale spoko. I kosztowały 125 zł. No więc tak, no okej, w miarę akceptowalnie jeszcze. Tutaj taki guzik. Ja też nie chciałam, żeby to były takie typowo garniturowe, że wiecie, miały jakieś takie mega tutaj takie przyszycia czy coś. One są zwykłe, tutaj mają po prostu odgięcie, ale normalnie są takie gładkie. No i tyle, no tak wyglądają, nic specjalnego, no. Jak mi się będą fajnie sprawdzać, to kupię sobie jeszcze, bo tam były jasne, szare. Ale jak na razie nie próbowałam, bo nie wiem, wydaje mi się szczerze, że ten materiał będzie się bardzo kulkował. No ale trudno, chciałam takie spodnie. No i jeszcze mam sukienkę z Zary. Ja tak nie szukałam, ale miałam oko w razie czego na sukienki na Wigilię. Żeby coś mieć na Wigilię, taką wiecie, rodzinną czy coś, bo ja nie wiem, jak się mam ubrać. Bo mi jest zawsze za gorąco, albo jakieś mam takie niestosowne te stroje, mam wrażenie. Więc poszukam. No i słuchajcie, znalazłam taką sukienkę. To jest letnia raczej sukienka, ale ma w ogóle taki ciekawy kolor, w sensie jak się ją założy, to wygląda spoko,
I tylko, że ona ma taki jakby golf, więc ja bym jej latem w życiu nie założyła, bo bym się w tym po prostu spociła, mimo to, że to jest odkryte całe. Tu jest odkryta, no i na Wigilię, trudna trochę, nie wypada na Wigilię, że się nosi z długim rękawem, ale mi jest po prostu gorąco, więc ja sobie najwyżej coś na to wezmę, czy to jakąś marynarkę, czy jakąś, nie wiem, nie wiem, coś, co będzie pasowało, jakąś kurtkę, cokolwiek. I po prostu jak będzie gorąco, będę zajmowała i nie będzie lipy. O ile założę tę sukienkę, to jest, wiecie, to jest jakaś randomowa sukienka, ale po prostu ja pomyślałam, że pasuje taki miary świąteczny kolor, taki jak łańcucha choinka trochę mi się kojarzy i kosztowała tylko 70 zł w Zarze, w sensie tylko, no jak na Zarze, to jest chyba tanio dosyć. I to jest długa sukienka, długa, nie ma żadnego rozcięcia. Ja akurat zrobiłam sobie zdjęcie w przymierzalni, bo się zapytałam kilku osób, czy wygląda jak ciotka, czy tak w miarę okej. Okay. Więc wam wstawię to zdjęcie, o ile będę pamiętała, żeby to wstawić w montażu. Zobaczcie sobie, ona dosyć ładnie upina talię, co prawda to jest S-ka. Jakby była XS-ka, byłaby jeszcze lepsza, tylko ja jej przez łeb nie mogłam włożyć. Ja jej nie mogłam włożyć, zobaczcie, kiedy jest małe. Ja się tak męczyłam w tej przymierzalni, ale udało mi się. Ona ma jakieś w ogóle takie tutaj poharatane, a wydaje mi się, że to jest celowo, bo to jest w miarę tak równo i po drugiej stronie też to jest, więc to wiem, że to jest celowo, ale tego i tak nie wiedzieć, jak się to założy. No i jest okej, ale no mówię, nic specjalnego. Nie wiem, czy ja ją w ogóle będę nosić za często, bo latem to się dla mnie nie nadaje przez to. A i ja ją przymierzyłam bez stanika, bo nie miałam się stanika. I nie wiem, czy będzie okej bez stanika. Może nawet tak, więc jak tak, to super, bo wtedy będzie wygodnie. Dobra, słuchajcie, to jest cały mój haul, tak mi się wydaje. A nie, jeszcze! Kurna, jeszcze! Chciałam jakieś bluzki, bo ja po prostu, ja chciałam strasznie pokupować sweterki, były takie ładne sweterki i mega ja lubię kupować sweterki, lubię sweterki, ale mi po prostu nie za gorąco, nie jestem w stanie wytrzymać na uczelni w tych swetrach, ani w bluzach, dlatego ja muszę chodzić w krótkich, że ja, zobaczcie, jest zima, ja mam top letni i ja normalnie po Manu łaziłam tak, bo mi było strasznie gorąco, przechodziłam normalnie dworem, nie miałam problemu, więc ja nie jestem w stanie chodzić w sweterkach, a bardzo chciałam i byłam gotowa kupić, no ale niestety. No i stwierdziłam, że jakieś sobie po prostu kupię bluzkę, chociaż z jedną, żeby mieć. I kupiłam taką wymiarkę, że i szczerze ja nie wiem, bo to ma taki vibe takich kidosów, takich, wiecie, takich 12, 13, 14 latek, które, no jakby spoko na ich wiek to jest okej, okay, ale ja czuję, że jestem zastarana, tak jakby, w sensie nie wiem, no po prostu taki trochę kidosowy vibe to ma dla mnie, ale w sensie ogólnie spoko, no nie? No ja to bym właśnie, nie wiem, do jakiegoś takiego różnych stron, jak mam teraz, to jest chyba M-ka ta bluzka. I to jest właśnie ciekawe, bo ta bluzka jest z grubego materiału i to mnie trochę zniechęciło, no bo kurde, miałam coś lekkiego, a jednak zakładam coś ciepłego. Stefan, nie gryź kabli! I ona ma coś takiego, był jeszcze też szary, bo to jest szary, tylko że jaśniejszy. No, a to jest ten ciemniejszy, stwierdziłam, że chyba mniej się będzie tego rzucać w oczy. Jakby to było trochę mniejsze, to by było lepsze. Nie byłam przekonana do tej bluzki w 100%, ale pomyślałam, że wezmę, bo ja po prostu potrzebuję realnie. A tam żadna inna uważałam, że mi się po prostu nie podoba, bo były jakieś takie dziwne. I ona kosztowała 50 zł, więc przynajmniej jakaś koszulka nowa, w której mi nie będzie bardzo gorąco, będę miała. Dobra, słuchajcie, kończę, masakra, i tak już się rozgadałam. Oczywiście ja zawsze te hole to robię takie rozgadywanie.